Oto jest paragon grozy. Cześć, ja jestem Monika i mieszkam na północy Norwegii, w małej miejscowości Tromsø. Dzisiaj pojedziemy razem na zakupy spożywcze. Będę robić zakupy na cały tydzień zdrowego jedzenia, z którego potem będę przygotowywać meal prep. Także zapraszam. Hejka! Dzień dobry. Dzień dobry, bąbeloniek. Te papryki zebrałam ze śmietnika. Są to papryki frygańskie. Okej. Mam torbę papryk. Zawsze coś. Wiecie co? Ja wam pokażę najpierw moją lodówkę przed. Oto jest moja lodówka. Wygląda ona teraz tak. Tutaj wiadomo, są jakieś pierdoły. I również są pierdoły. Tutaj są nabiały. Nabiał. Tutaj jest trochę warzyw. No i tutaj są warzywka. Także ja od razu biorę to i będę pakować do lodówki, dlatego że ja lubię sobie od razu poukładać, bo jak ja to wyciągnę i mi się przestanie chcieć, to ja tego nigdy nie wsadzę z powrotem do lodówki. Także zapraszam serdecznie, układajcie ze mną. Realia życia, proszę Państwa, nie mieszkam w pałacu, mam tylko tyle blatu do użycia, dlatego że ta kolubryna tutaj powstała. Bardzo jestem jej wdzięczna za pomoc, wspaniała jest, kocham ją, ale zabiera bardzo dużo miejsca. Tutaj jest jeszcze air fryer, więc cokolwiek tutaj robię, to jest tylko tyle miejsca w zasadzie, no bo tutaj jest jeszcze ekspres, nie? Także to tak zwykle wygląda. To muszę pochować, tutaj się robi falafel w airfryerze. Musiałam zrobić dosłownie sekundę przerwy od rozpakowywania, dlatego że jestem bardzo głodna, więc kupiłam sobie w sklepie takie falafelki gotowe. Robię sobie tortille z falafelami, z warzywami, z sosem, z kolendrą i miętą, także na bogato. A potem lecę dalej pakować, sprzątać lodówkę i tak dalej. Dzień jak co dzień i tak raz w tygodniu przynajmniej.
to jest paragon grozy. Wydałam 1651 koron oraz 46 ore, czyli groszy, tak jakby. Czyli wyszło 605 zł za zakupy na cały tydzień. To są 4 posiłki dziennie. Kaloryczność 2200 na 7 dni. No tak. Plus kupiłam jeszcze jakieś takie rzeczy. Bo teraz mamy razem z Aleksem wolne, więc na pewno będę robić sajgonki. Więc dokupiłam jeszcze krewetki. To było 100 koron, 90 koron za 300 gramów mrożonych krewetek. To jest całkiem chyba sporo. No, ale tak generalnie to jest taka normalna cena w sumie na tygodniowe zakupy. Czasem mi się zdarzy, że zapłacę około 1000. Czasem mi się zdarzy, że płacę właśnie 1200, 1300, więc 1600, no to jest, wiecie, no kupiłam sobie jeszcze zapas mleka owsianego, kupiłam właśnie te krewetki, jakieś takie poboczne rzeczy, że tak powiem, bo na pewno kupiłam tego falafela z promocji, którego właśnie zjadłam. To w sumie tyle, ale ja też, wiecie co, zawsze na przykład kupuję większe ilości niż mam w diecie napisane, czyli na przykład jeśli muszę kupić 300 gramów kurczaka, to biorę paczkę 690, bo takie są tutaj i albo mrożę, albo wykorzystuję do czegoś innego, a no po prostu taniej się to, bardziej się to opłaca, taniej wychodzi jak się bierze większą paczkę, oczywiście zawsze tak jest, więc po prostu tak robię. Ja jestem klientem tym takim, mam kartę w kupie, co jest generalnie bardzo super opcją, dlatego że w momencie, kiedy zakładacie taką kartę, trzeba zapłacić 300 koron wpisowego, który jest zwracany, jeśli się z niej zrezygnuje. Ale w trakcie robienia zakupów dostaje się kupony zniżkowe na wybrane produkty lub na cały koszyk zakupowy. Plus macie 1% cashbacku za każdą, za wszystkie wydane pieniądze w kupie, zawsze. I to jest potem wysyłane w lutym za cały rok, więc może się nazbierać i mi się chyba nazbierało już chyba z 500 koron w 2 miesiące. Także wiecie, darmowy hajsik niby. Tak naprawdę to nie wiadomo, to jest mój własny hajs, który zapłaciłam. Ale fajnie, że się wiecie, coś się zwraca chociaż z tego, bo to nie są małe pieniądze generalnie. I tak się cieszę, że teraz wydaję tygodniowo, a nie dziennie, albo nie wiem, raz na 2 dni. Bo wcześniej miałam coś takiego, że nie byłam na diecie, nie miałam jadłospisów ułożonych, więc po prostu jadłam intuicyjnie, ale nie planowałam w ogóle nic. Ja po prostu szłam do sklepu i brałam losowe rzeczy, zupełnie nie myśląc o tym, co z tego przygotuję, dlatego bardzo dużo rzeczy się marnowało, bardzo dużo moich pieniędzy się marnowało w tym wszystkim. I po prostu nikt nie był z tego zadowolony, ja też nie. Bardzo dużo też kupowałam jakichś takich snacków, albo pamiętam taki moment, że weszłam na aplikację banku i zobaczyłam, że mam podsumowanie z zeszłego miesiąca i tam jest napisane, tam pod moim stanem konta jest napisane: wydałaś w zeszłym miesiącu 12 tysięcy na jedzenie. Ja miałam takie... Co? What? Jakim cudem wydałam 12 tysięcy na samą siebie? To nie było tak, że ja wydaję tyle na dwie osoby. Nie. To i to też to jest na jedną osobę tylko. Tutaj no powiedzmy, że nie, no bo będziemy razem w domu, więc będziemy jeść łącznie i też kupiłam jakieś takie rzeczy, żebyśmy mogli razem zjeść. Okazało się, że nie licząc tego wszystkiego i nie planując jedzenia, wydaję bardzo dużo na jedzenie. W tym momencie no wydaję, można powiedzieć, że o połowę się to zmniejszyło, dlatego że wydając nawet te 1500 tygodniowo, wydawałabym 6000 miesięcznie. To już jest kwota jakby troszeczkę łatwiejsza do zaakceptowania niż 12 tysięcy. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze odczucia po obejrzeniu tego filmu. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie i czy to 1651 koron to jest dużo według Was, czy jest to na przykład optymalnie. Dzięki, że byliście ze mną i do następnego.